Witam Was tutaj, cześć, witam znowu, że zapraszam Was na kolejny odcinek ze Silicon z PlayStation 4 Campus. Ile zostało do niej do otwarcia metra na Woli? Powinno się wyświetlić teraz na ekranie, natomiast my przechodzimy od razu do odcinka. W dzisiejszym odcinku chciałbym się zająć tym, aby w końcu z naszego kampusu ktoś zaczął korzystać. Jeśli nie, wybudujemy w następnym odcinku nowy i zobaczymy, czy będzie lepiej z nim, czy będzie tak samo, tak jak jest teraz. Tak czy siak, zaczynamy dzisiejszy odcinek. Mamy nasze miasteczko, tutaj właśnie się ostatnio bawiliśmy. Przypomniało mi się w ogóle ostatnio, że my też zrobiliśmy tą dzielnicę okrągłą niedawno. I na razie przy niej zbytnio nie kręciliśmy nic więcej. To jest związane z tym, że po prostu na razie nie mam pomysłów jeszcze sobie dociągnąć. Natomiast jeżeli coś konkretnie tutaj by się przydało zrobić pomiędzy tymi dzielnicami, to jest to pewne i jest to jedna rzecz, a mianowicie połączenie pomiędzy... Słuchajcie, wydaje mi się, że tu jest jakieś połączenie, bo tak, tu mamy brązowy pociąg i różowy. I jeden z nich na pewno... Nie, obydwa skręcają. Okej, okay, obydwa jadą obydwa jadą przez tą stację. Pytanie teraz tylko, który skręca później tutaj. Okej, okay, brązowa jedzie dalej i jedzie... Gdzie jedzie? I tutaj dojeżdża i dojeżdża do tego. Okej, okay, dobra. Bo takiego bezpośredniego połączenia pomiędzy tymi częściami to my nie mamy w żaden sposób i nie jesteśmy w stanie tego też osiągnąć w żaden, niestety też również, chyba że byśmy zastosowali nowe połączenie sterowcowe, ale będę z wami szczery, wątpię, żeby to jakoś dużo dało, więc chyba najlepszym rozwiązaniem, no nie wiem właściwie, nie ma najlepszego rozwiązania. Jak zrobić, żeby było po prostu tutaj połączenie. Dobra, jest jedno rozwiązanie, ale ono jest... Bo promów nie przeciągniemy też, bo nie mamy którędy. Jedyne rozwiązanie, jakie jest faktycznie możliwe, to jest albo sterowiec, czego chyba jesteśmy godni, chyba, czego chyba wiemy, że nie, albo przeciągnięcie pociągowego tunelu pod dnem tutaj tego wszystkiego i doprowadzenie go tutaj. To jest ciekawym pomysłem, ale jak sobie stwierdzimy, klikając w to okienko i dojeżdżając dotąd, wychodzi to nam na sam tunel około 100 tysięcy, których nie mamy, albo budowa pod metrę. Przy metrze powinny być lepsze koszty, bo jest to 29 tysięcy i wtedy jeszcze ewentualnie można byłoby zrobić tutaj na przykład stację. Chyba pozostaniemy przy tym, że tutaj doprowadzimy metro. Niestety. Niestety nie mam pomysłów, jak to lepiej zorganizować niż, no właśnie, czymś takim. Więc zaczniemy sobie od prostej rzeczy. Tu by się bardzo przydało, ale to tak bardzo, bardzo wsadzić tą stację metra. Tylko no, jak? Tutaj chyba by weszła. Tylko tak, zobaczmy w jakimś miejscu, gdzie by nam tutaj nie odstraszyła też multum mieszkańców, bo mimo wszystko stacje metra są głośne. I chyba to jest nasz największy problem i ból. Ponieważ jedyne miejsce, które możemy faktycznie, to jest to, bo tutaj nam faktycznie ładnie się wykręci pociąg i później tam pojedzie i stąd też wjedzie ładnie pod jednym kątem. Dalej, kolejne miejsce, gdzie na pewno by było dobrze postawić stację metra, to jest tutaj taki punkt pośredni, dzięki któremu jakby coś mogliby się zatrzymać. Kolejne to wiadomo, by się tu postawiło, pod tym kampusem, ale tutaj nie ma miejsca. Więc nie będziemy nic tutaj robić w takim wypadku. Dalej, tutaj. Tu jest miejsce na stację, ale tutaj już nie będzie naszego metra, bo ono już będzie w mniej więcej w rejonie tego miejsca. Z czego tutaj będzie mieć naprawdę niezły, hardkorowy podjazd, więc sobie damy możliwość spokojnego tego podjazdu do drugiej strony. I tu sobie podjedzie i tu sobie wjedzie w tą stację. I ewentualnie będzie gdzieś jeszcze zjeżdżać. I ewentualnie możemy nawet dociągnąć tutaj, tylko tutaj to jeszcze musiałbym wymyślić, jakby tutaj to dojechało, bo co z tego, że ja tu postawię tą stację? No właśnie, bo tutaj pewnie by mi się i tak nie udało zrobić zjazdu, co nie? A nie, udałoby się. No to skoro by się udało, to sobie weźmy to, wykręćmy, żeby... A, tylko nie, nie uda mi się, bo stacja jest długości jakoś mniej więcej takiej, więc miałbym... No dobra. No dobra, Cities mówi, że dałoby radę. Sprawdźmy to. Sprawdzam. Okej. Okay. Aha, okej, okay, no to nie. Chyba jednak podziękujemy. Chyba nie muszę wam nawet tłumaczyć czemu. Dobra.
i straciliśmy przy okazji multum pieniędzy, na tyle dużo pieniędzy, że nie mamy już pieniędzy na ciąg dalszy. Szkoda bardzo, bo by się przydały te pieniądze. I tutaj też by nie była ta złota stacja. Dobra, póki co poczekamy, bo na razie, jak widzimy, nie mamy co liczyć. W ogóle, czy jakieś mamy dosyć duże zyski z tego? Chyba nie. Raczej wątpię. Możemy sobie to w sumie podejrzeć w ekonomia i w przychody. A prawie 0,5 tysiąca, to nie jest aż tak źle. No, ale mimo wszystko to nie to samo. Dobrze, no i tak, zacznijmy ciągnąć naszą linię metra. Czyli tak, stąd to dociągnięcie to jest takie bardziej, albo mogę. Ona nie jest tutaj konieczna, tym bardziej, że mamy tutaj ładnie dociągniętą kolej jednoszynową na górze. Ona jest po prostu tutaj dociągnięta. Bo jest tam już ta stacja i właściwie szkoda byłoby nie skorzystać z tego, że ona już tam jest. Dobra, no i tak, tutaj jedziesz sobie, powiedzmy, że należy dojedziesz sobie gdzieś tutaj. I tutaj suniesz nam pod tym dnem, tu ładnie wjeżdżasz i mamy już jedną z części zdobionych, no bo dojechało już dosyć daleko, bym powiedział, mimo wszystko. No to teraz pociągniemy to dalej, ale zaraz. Jajko do zbite bambajem, tak, to jest piękna nazwa tej dzielnicy, naprawdę potwierdzam. Swoją drogą, tutaj jest też dosyć pusto na tych plażach, czekaj, może byśmy coś tu dorzucili. Bo ja rozumiem, że ja tutaj nie chciałem zbytnio jakoś zrobić, żeby tu było pełno, gęsto czy cokolwiek, ale taką hop hop moglibyśmy dorzucić. Właściwie. Dobra. Powiedzmy, że jest już lepiej. I teraz tak, stąd trzeba znowu zjechać w dół. Najlepiej właśnie będziemy jechać tutaj gdzieś blisko tego miejsca. Widzę, że ładnie zaczęliśmy zadawać teraz jakoś. I stąd tutaj musimy, no właśnie, od razu wykręcić, więc. Tak, tutaj jest naszym ograniczeniem granica. Widzę, że jakoś, że trochę ją jednak mimo wszystko nagięliśmy. I to jest niemożliwe. I to wam gwarantuję, to jest niemożliwe, żebyśmy tutaj tak zjechali. Tu czekaj i tu będziemy jak najbardziej, ale żeby mimo wszystko. Musimy w miarę górki. Wiesz, zjeżdżać tutaj. Zjechało już coś? Tak, zjechało i to na tyle wyraźnie, że to widać. Dobra. Okej, dobra, niech będzie. A nie, nie musi być, bo my tam i tak dalej jedziemy. No to świetnie. Co nie, tak, możemy sobie powiedzmy, że odbić gdzieś dotąd. I stąd sobie zrobić proste połączenie z tym i później stąd jest proste połączenie z naszą stacją. Z czego stąd później jest prosty dojazd z zakrętem tutaj. Tylko tutaj musimy też to zrobić po swojemu, bo inaczej nam tutaj powstaną jakieś niezwykłe cuda architektury podziemnej. A mimo wszystko ja szanuję tutaj wygląd wizualny też. To nie jest Park Life seria, która się pojawia, no, bardzo często. Ja mu o niej mówię, ale. No, ale ona jest bardzo często się pojawia. No, pójdźmy sobie naszą ekstra linię. To jest chyba w ogóle pierwsza linia metra w naszej całej mapie. Czy mi się dobrze wydaje? Tak. To jest nasza pierwsza linia metra. Ja nie mogę. No, to trochę to trwało, żeby wymyślić pierwszą linię metra, ale ona jest tutaj nie bez powodu tak poprowadzona, no, po prostu nie mamy innego wyboru. Dlatego też mamy dopiero teraz pierwszą linię metra, bo wcześniej nie była po prostu nie była niezbędna. No, ale ona naprawdę bardzo ładnie tutaj łączy niektóre części miasta, więc nie ma co tutaj zrzędzić, że nie powinno jej być. Bo ona nawet tutaj jedzie przez jajko rozbite bambajem. No i oczywiście do kampusu, co jest najważniejsze chyba dla mnie tutaj w tym momencie. Dobrze, tak, jest tutaj też przygotowane, jak może pamiętacie, lądowisko dla sterowców. Gdzie sterowce kiedyś się na pewno pojawią. Dobrze, to tak. Handel i inne gadżety, które chcą się budować, zaczniemy sobie rozbudowywać tutaj wzdłuż tej ulicy, ponieważ no chcemy, żeby to się budowało, co nie, mimo wszystko. Tak, tu w ogóle mam nadzieję, że może to, jak zaczną się mecz odwołany, mecz przegrany, mecz odwołany, nie zapowiada to się dobrze. Nie wiem, czemu był odwołany, ale bynajmniej to nie wygląda dobrze.
Jak jeden jest odwołany, drugi jest coś, a trzeci w ogóle blada. No nie wiem, nie wiem, nie podoba mi. Na pewno to nie jest dobra wiadomość. No, my tutaj sobie zaczniemy tego. Który z tych parków, ten z parków jest osadzony tymi drzewkami? To nie, to my nie możemy robić tych samych drzewek. Czy to nie jest tak, to jest duży krzak, to nie, dużego krzaku też się nie chce. Bambusami może. To ten ośrodek możemy obsadzić dużymi ilością bambusu, bo nie wiem czy wiecie, jak jest dużo drzew, dużo kamieni, kamieni właśnie głównie. Ja teraz tutaj kamienie jakie zacznę wrzucać, to wtedy ludzie faktycznie chcą chodzić do takich miejsc. Niestety ludzie w City Skylines są wybredni, więc trzeba im zapewnić, żeby nie musieli być wybredni i żeby to ładnie wszystko wyglądało. Więc proszę bardzo. Coś ja rozumiem, że może być mało humanistów, ale no bez przesady. No postawiłem tu ładną, piękną szkołę humanistyczną, to weźcie, chodźcie do niej. Co ja mam tutaj jeszcze postawić? Lądowisko dla helikopterów i lotnisko? Lądowisko dla helikopterów jest tylko w posiadłości burmistrza, przepraszam bardzo, to jest Sim City. No i w ratuszu było też ewentualnie. Jeszcze. Nigdy tego helikoptera nie widziałem, będę wam z wami szczery. Nigdy go nie zobaczyłem. Na żywe oczy. Na matce może tak, ale na żywe nie. Czy tutaj jest, się nam wsadzą drzewka? Się wsadzą. Świetnie. No, to już mamy tutaj na pewno coś już trochę więcej podobione. Nasze bambusy tu będą pięknie wyglądać, bo to faktycznie będzie pokazywać, że to są humaniści. Oni pokazują nam tutaj właśnie w ten sposób, że oni są w innym świecie, żyją w bambusach, w ciepłych krajach. Jest im ciepło, a nie tak jak mi dzisiaj było zimno, jak jeździłem na dworze. No i w ogóle pięknie, wspaniale, no, pięknie młodzi. Dobra. I tutaj też możemy dosadzić te drzewka właściwie. No, tutaj była jeszcze ta ścieżka. I tu jest kolej jednoszynowa, no kiedyś tam się może pojawi. Tak, ja się zastanawiałem, że ten metro tutaj nie ma sensu. Jak ono tutaj dojeżdża. Bo to nam znowu zabija kolej jednoszynową. To nie, to my ją wyburzymy. Bo ja je lubię. O, i oni już zaczęli z niej korzystać, ładnie widać. Widać właśnie było, że ładnie korzystałem z niej. No mam. To dzięki temu będziemy mogli wydłużyć tylko ten kawałek. Metra. I stację przy okazji też. I wrócić tutaj sobie ten handel, który tutaj jeszcze przed chwilą był. Tak, 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 dobra. No i to jest, dzięki temu mamy to wzięte już od razu i zobaczmy, tak, bo widziałem, że jakiś dosyć duży ruch był tutaj co tej linii. No i teraz pewnie tutaj będą się przysiedzieć jakby coś do tego. Natomiast tak, linię metra, mamy jedną linię metra i pewnie dużo, dużo, bardzo dużo ludzi z niej chciałoby skorzystać. Nie dziwię się właściwie, bo to jest odjechana linia. Dobra, podnieśmy trochę tutaj prestiż, jeżeli chodzi o właśnie tą część. I będzie teraz lepiej. My tutaj postawimy też niedługo stację jakąś kolejową, tak? Bo oni na razie muszą korzystać z jednej szynówki, która jest strasznie cicha, jeżeli chodzi o środek transportu. No ale oni chyba lubią z niej korzystać, z tego co pamiętam, tak? No, poszczególne sztuki. A teraz jak tam może faktycznie dorzuciliśmy część, to może mniej ludzi korzysta, no ale tutaj, ale ta dzielnica jest idealnie perfecto mobile zrobiona tak, żeby się tu po prostu nic nie chciało dziać. Okej, okay, widzę, że ludzie przybyli na pewno. Nie wiem po czym. Czy po tym, jakim poustawiam tutaj kamienie, czy co. Ale na pewno będziemy dzisiaj jeszcze, tu dodamy sporo z kamieni. Zobaczmy, jak tam jest z czasem. Nieźle. Bo ja mimo wszystko muszę kontrolować czas i jak to biegnie i właściwie nawet czasami nie biegnie czas. To tak, my tutaj sobie odwrócimy ten kamień ładnie w tą stronę. Co nie? Też to, żeby było dobrze, żeby tutaj nam te obydwa kampusy nie konkurowały, ale wiecie, chyba za późno. Chyba już za późno. O, ten ładnie by mi tu wszedł, tylko trzeba go oddalić. I cyk, i cyk. No tu trochę ładnie nachodzi, ale to chyba ładnie faktycznie nachodzi. Tutaj byśmy sobie dorzucili taki. I tu powinien nam się też zmieścić. Tutaj taki kanion by nawet powstał. Jakbyśmy się upadli. O, proszę bardzo, ładnie nam tu dosyć to weszło.
Dobra, to tutaj to wejdzie, ten kanion magiczny. I tutaj w tym miejscu, co my tu mamy? Tu jest świetlica szkół humanistycznych. No ona jest oddalona od wszystkiego. Jest 75 studentów, tylko z niej korzysta, no bo jest daleko. Też chyba jest coś tego, że humaniści nie lubią się duszać, ale to... To nie wiem, czy to jest to, czy to nie to. Dobra. Póki co możemy faktycznie postawić sobie bliżej tutaj tych różnych miejsc. Albo nawet... Czekaj. Nawet moglibyśmy ją postawić... Nie, dobra, nie będziemy aż tak odsuwać tego. Po prostu tak postawimy tutaj, może narastaje ruch, to będzie bardziej wychwytywanym budynkiem. Dobra, tu widzę, że mam trochę prąd przez to zszedł, że przestawiliśmy budynek. Tak. I już powinno być dobrze. Dobra, zobaczmy, czy więcej ludzi przyszło, bo mamy rok, nam się niedługo zamyka. Okej, kinematografia. Może to i zaciekawiło. 40 jeszcze osób by się przydało. Dobra, nie wiem, czy damy jeszcze im ten jeden przepis i może dojdą ludzie. No tu o to chodzi. Tu niestety o to chodzi. Ja się zastanawiam, że to jest taki świetny ten zakręt. No, to jest taki piękny zakręt, żeby kurde nie dało się w niego normalnie wjechać z impetem. Zróbmy to tak. I tutaj w stanie zróbmy zjazd. Dobra, tutaj sobie podciągniemy już do góry o jeden. I tutaj o jeden. Aha, widzę, że to powinno być o dwa. Tu podejść. Raz i dwa. Aha, jak weźmiemy to tak, to już wtedy nie chcę nam to wejść. Dobra. Czy mnie to cały czas zastanawia, czy to jest aby na pewno nie dobrej wysokości. A, bo to się nie chce budować z innego powodu. Nie dlatego, że tutaj to mu nie odpowiada wysokość, tylko dlatego, że to jest w tym miejscu. Dobra, to wszystko tłumaczę. To możemy to sobie wybudować. O, cyk. I teraz wystarczy nam postawić naszą kolej linową. Tu był jakiś kolejny słup jeszcze, czy nie? Nie, bezpośrednio. Dobra. O, i widzicie, i poszło. No, to tak zazwyczaj jest cities. Że coś mu się nie podoba, bo coś tam koło tamtej, obok tamtej mu się ładniej wyglądał od tego, co jest tutaj. No, dobra. I tak, tutaj byśmy sobie jeszcze postawili... Kamień tutaj chyba już nie wejdzie, nie wejdzie. To tutaj taki ładny wejściowy, wlotowy. O, proszę bardzo. I teraz tak. Dobra, ten tu nie wejdzie. Mogę postawić tu taki jeden. O. Zarazem pokażę, jak to wygląda później na mapie, bo to na mapie później wygląda naprawdę odjazdowo. Jak zaraz zobaczycie. Dobra. Tak, ale wtedy wyburzy, to nie. Ja nie chcę tutaj na razie nic wyburzać. Dobra, to możemy sobie wyrzucić. Naszego druta sobie może tak pociągniemy. A, bo tu wtedy ta część się wyłącza. No to nie możemy tego odciąć, na pewno nie. Co z tym, że jeśli jest taki duży popyt na handel, czy na te inne rzeczy, czy my może mamy gdzieś tutaj dzielnicę biurową? Chyba nie za bardzo. Ale wiem, gdzie jest miejsce na dzielnicę biurową. Tutaj jest taki ładny, piękny przylądek na nową część wysokiej klasy IT. No, zobaczmy. Praca naukowa plus 1, to jest nasza szkoła, niestety tak, nieznany, cały czas nie wbiliśmy na kolejny poziom, kurczę. No, studenci przybyło dużo i z tego co kojarzę nam brakuje mało. Zobaczmy co tam jest, okej, okay. Możecie sobie przytrzymać jakby coś i zobaczyć o co chodzi, dwie imprezy tego partii, czy tutaj nam cokolwiek weszło, w ogóle czy to jest jakiś nowy poziom? Nie, tutaj popularny był poziom renomowany. Teraz jest popularny. To chyba lepiej.
Dużo ludzi przyszło, bardzo dużo ludzi przyszło. Naprawdę dużo ludzi przyszło do tego. Okej. Kontrakty sponsorskie się pojawiły. Świrk, okej. Dużo tego jest utworzonych prac naukowych tam powstało. No nie ma. To tak, zacznijmy od podstawy. Jest renomowany, nie wiem, czy jakiekolwiek nowe budynki się pojawiły, zaraz sprawdzimy. Rzemiosło dajmy na inżynierię i IT, bo akurat teraz to będziemy wspierać. Natomiast w drugim, sprawdźmy, tak, to jest nasz ten pierwszy. I tu jesteśmy naprawdę blisko. I dajmy kinematografia. Kinematografia nam dobrze poszła w tym ostatnim roku. Nawet mogę wam dać więcej tego. Dyscypliny sportowe, tu na razie nic nie mamy. I sprawdźmy, czy cokolwiek się pojawiło nowego tutaj w naszym, na tym budynku. Tak, bo my tu mamy. Co to jest? Nie, to nie jest to. My mamy tutaj, o to, mamy tutaj przecież Politechnikę. Czy mamy jakieś nowe budynki, które się pojawiły od tego poziomu? Księgarnia Politechniki kojarzę. Kojarzę ten budynek, to jest chyba to. Nie? Tak, to jest to. Czyli na razie jeszcze nie. Księgarnia Politechniki, czyli prawdopodobnie straciliśmy ten tytuł i doszliśmy. Prestiżowy, to jest kolejny jeszcze poziom. Prestiżowy, tak, i prestiżowy to jest ostatni i od prestiżowego też jest to. Dobrze, jak słyszycie, mam tutaj pikacza z tyłu. Okej, pikacz skończył. Sprawdźmy ostatnią rzecz, czyli tutaj dorzućmy sobie, o proszę, bardzo ładny tutaj taki piękny pas. Cyk, cyk, cyk. Dobrze, no i tu, tak jak mówiłem, będą się teraz budować ludki. Będziemy kończyć dzisiejszy odcinek, ale widzę, że nam trochę pomogło to, że tutaj posiedzieliśmy przy tym kampusie, przy tej jednej części z tych kampusów. I faktycznie coś tam trochę drgnęło z tym. No oni tam bardzo im kiepsko to szło, a teraz to już jest trochę lepiej na pewno. Dobrze, tu sobie zrobimy wjazd i zjazd oczywiście z autostrady, bo tutaj takie rzeczy są potrzebne. Więc proszę bardzo. Ciach. I tu będzie. Czekaj. Okej, widzę, że nie chcesz wejść ładnie. To jeszcze raz. Ciach. I ciach. Dobra. I tutaj sobie zróbmy ładny zjazd, żebyście nie musieli też myśleć tym pasem jechać, to wam tutaj zrobimy, że proszę bardzo ładnie wjeżdżacie na niego. I co do tego miejsca tutaj postawimy bramki sobie wejść płatnicze, no bo nie ma innej szansy na to, abyśmy was tutaj mogli przepuścić tędy, no bo jak? Jakby zapłatnie. Bo tutaj macie już wjazd na kampus. Jest na kampus i do naszego centrum sportowego, a centrum sportowe i kampus to jest część wysokiego prestiżu. Czytaj, płacisz. Płacisz, wchodzisz, nie płacisz, nie wchodzisz. No. Więc proszę bardzo. Nie, chyba da się to przesunąć trochę bliżej, co nie? Mam nadzieję. Czekaj, to wybuszmy. I to sobie przesuńmy tutaj jakoś ładnie. Tak. Teraz trochę już przesadziłem, ale powinno, ale mimo wszystko ładnie powinno to jakoś wejść. Dajmy sobie naszą kolej jednoszynową, idzie tu. Sprawdźmy. Jednak nie. Jeszcze wyżej. To już jest trochę lekka przesada, bym powiedział, jeżeli chodzi o wysokość. Dobra. Czekaj, a nad tym normalnie przejeżdżasz? Nad tym, to jest kawałek drogi. A ma, to sobie ustawmy to jeszcze raz tak, żebym nie musiał myśleć na temat tego. Dama. Cyk. Cyk. I stąd sobie doprowadźmy to tak, jak powinno wyglądać. A tu po prostu był jakiś lekki zjazd. Zjazd pewnie ceny, ale na mniejsza z tym. Aha. Lekkie przesunięcie. Dobra. Stąd i powiedzmy, że tu byś dojechał. Dobra. Co to ma być? Przepraszam bardzo. Nie, nawet to już mnie zdenerwowało. Dajcie mi chwilę, poczekajcie, bo tu po prostu brakuje mi naprawdę mało miejsca.
a ten mi tutaj ham nie chce tego pozwolić wbudować tak, jak ja to chcę zrobić. No. Od razu lepiej. No, w ogóle nie za muzyczka leci w tle. Nie wiem, co to zrobię. Czekaj. Co to leci za radio? Deep Focus, okej. Dobra, no to na, tak, no w sumie Deep Focus to ma takie... Niektóre tam faktycznie utwory czasami lecą takie, że dają do przemyślenia. I teraz jakby tutaj to sensownie jakoś dociągnąć. Okej. Tu można ewentualnie tu przeciągnąć pod tym i pod tym. Dobra, na razie nie mam pomysłów. A jak się nie ma pomysłów, to się robi głupie rzeczy, więc to jest jedna z tych rzeczy. I dajmy tutaj sobie, żeby się właśnie najpierw dajmy, że to są biura IT. I teraz możemy dodać, żeby się tutaj budowały biura IT. Proszę bardzo, budować się, wiem, że chcecie się budować, więc się budujcie. Jest tutaj naprawdę prestiżowa miejscówka, prosto z pięknym widokiem na widać co. I co do właśnie, tutaj mamy tą piękną kolej jednoszynową i chyba to będzie dobre podłączenie, jakbyśmy postawili sobie tą stację. I na tym moglibyśmy dzisiejszy odcinek zakończyć nawet. Okej. Okej, teraz widzę, że tutaj jest problem z tą drogą, którą tu bardzo chciałem przed chwilą cisnąć. Miałem wielkie problemy, a po czym, jak ją wyburzył, to... Tak, bo tu przecież nie będzie teraz nic na tej kolei jednoszynowej, no bo nie ma bata. Jeżeli jest dalej stacja, to tutaj nie może być. To oznacza, iż to też nie musi być w takim miejscu. I możemy to postawić normalnie, dobra. Okej. Cyk, cyk. I stąd. Czekaj, nie. Cyk, cyk. Cyk. I cyk. Dobra. I teraz stąd sobie zrobimy ładny po prostu z lekkim zakręconym zakrętem. O, tutaj dojazd. Tylko to trzeba przestawić i będzie idealnie. Także to wypad. Tutaj zrób podłączenie i kończymy dzisiejszy odcinek. Daj to. I stąd będzie tak. Teraz powinno po prostu to ładnie wejść chyba. Jeżeli wyburzyliśmy tą część. Tak. Nawet tu możemy sobie to jeszcze lepiej wykręcić. Czyli sobie dojedźmy gdzieś dotąd. I dojdzie sobie to... Poczekaj. Tu. Dobra. I mamy to pięknie podłączone. Natomiast stąd sobie zrobimy tutaj z tym zakrętem. Czekaj. Tutaj i tutaj to sobie o. Zejdzie tu spokojnie. Przy czym sobie tutaj to zakręci. I tutaj dojedzie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. No i co tu dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. No ma. Dociągnijmy sobie to dotąd. Tutaj sobie dajmy to. I kończymy dzisiejszy odcinek. Cześć!